Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Przede wszystkim witam moich podopiecznych. Dużo osób chce, żebym się odniósł do materiału powrotu Radosława Słodkiewicza na scenę. I tutaj będę oczywiście troszeczkę ganił sędziów. Ale nie z tego powodu, że tutaj nie pałam radością do Radosława Słodkiewicza, który tutaj jest widoczny na scenie, ale postaram się tutaj być taki jak najbardziej, można powiedzieć, obiektywny w tym, co tutaj powiem, w tych wszystkich moich tezach, które ja tutaj wysnuję. Powiem tak, występ Radosława Słodkiewicza i powrót Radosława Słodkiewicza na scenę, ba, wygrana Radosława Słodkiewicza w tych oto zawodach, które tutaj widzicie, to jest moim zdaniem największa porażka polskiej kulturystyki od czasu, kiedy wygrywał Michał Karmowski z defektem klatki piersiowej. Wybacz, Michał, jeżeli tego słuchasz, ale takie jest moje zdanie, że to była jedna z największych porażek polskiej kulturystyki. Nie Michał był porażką, ale ocena sędziów była największą porażką polskiej kulturystyki. Nie tylko ja tak sądzę, ale sądzi też tak wiele osób. Tutaj, jeżeli chodzi o ocenę sędziów, to najpierw Wam powiem, co się liczy w kulturystyce i jak powinno być oceniane w kulturystyce. Każdy, kto miał styczność z ocenianiem w kulturystyce, na pewno przyzna mi rację. Przede wszystkim ocenia się proporcje. A więc proporcja to jest tutaj różnica między pasem, a tutaj obręczą barkową. Przede wszystkim proporcja jest istotna. Druga sprawa to jest docięcie, a więc definicja. No i trzecia sprawa, która też jest bardzo istotna, to jest ilość mięśnia, a więc wielkość proporcjonalnie do danej kategorii, w której się występuje oczywiście. A więc trzy takie aspekty. Tutaj Radosław Słodkiewicz wygrał tą swoją kategorię. Powiem Wam szczerze, że ja wiem, że wiek to wszystko, ale ten zawodnik został strasznie oszukany moim zdaniem. Ten zawodnik został tutaj jednym słowem, jakbym tak mógł powiedzieć, brzydko, to został wydymany przez sędziów. Radosław Słodkiewicz nie prezentuje tutaj sobą sylwetki kulturystycznej. Tutaj stoi Radosław Słodkiewicz. Radosław Słodkiewicz prezentuje tutaj sobą sylwetkę drwala. Ja nie wiem nawet, jak to nazwać. Sylwetkę kloca. Sylwetkę, która nie nadaje się do kulturystyki całkowicie. Teraz wybaczcie, ludzie o szerokich biodrach, którzy mają dosyć szerokie biodra, no ale jest taka genetyka ludzi, którzy mają szerokie biodra i po prostu ci ludzie nie mają szans w kulturystyce i nie powinni wygrywać w kulturystyce, ponieważ nie występuje tam odpowiednia proporcja, która powinna być zachowana między tutaj biodrami, a między pasem barkowym. No tutaj Radosław Słodkiewicz oczywiście wygląda, jakby był szerszy w dupie niż w barach. Przepraszam za określenie dupa, ale tak wygląda, jakby był szerszy w dupie niż w barach. Zobaczcie na tą szerokość, zaraz Wam pokażę jeszcze jedno tutaj zdjęcie. I tak naprawdę ja pieszczotliwie nazywam Radosława Słodkiewicza Szrek. Tak pieszczotliwie, z tego względu, że... Dlaczego mówię pieszczotliwie? Nie wiem, czy pamiętacie sytuację, kiedy Radosław Słodkiewicz z Piechowiakiem urządzili sobie u niego na prywatnym kanale taki festiwal wyzwisk. Oczywiście wyzwisk, jeżeli chodzi o moją osobę, wyzywali mnie od pedałów i gejów. Nawet nie wiedzieli, że pedał i gej to znaczy to samo. Ale to im wybaczam akurat. Ale dlatego na przykład też z tego też powodu nie nazywam Radosława Słodkiewicza zawodnikiem i tak pieszczotliwie nazywam go Szrek. A dlaczego, to możecie się sami domyślić. Ale powiem Wam szczerze, że jak tak patrzę na to zdjęcie, to jeszcze nie wygląda aż tak strasznie, aczkolwiek widać, że ten zawodnik został oszukany. No, ten zawodnik ma tu wspaniałą proporcję i mimo tego, że jest troszeczkę mniejszy, definicję ma dobrą, definicję ma na bardzo dobrym poziomie, proporcję ma tutaj bardzo dobrą. Zobaczcie na pas i zobaczcie na obręcz barkową. Zobaczcie tutaj na Radosława Słodkiewicza. Jest bardzo tutaj szeroki w pasie, a to się wzięło oczywiście od hormonów wzrostu i insuliny. No tutaj nie ma innej możliwości. To się wzięło tylko i wyłącznie od używania, nadużywania tych środków. Ale tutaj mam jeszcze jedno zdjęcie. Na tym akurat materiale jego brat Tomasz Słodkiewicz starał się to skrzętnie ukrywać. I nie wiem, czy ktoś z Was oglądał ten materiał. Jeżeli nie, to możecie sobie przejrzeć. Jeżeli ktoś
już ma czas, ale na tym właśnie materiale Tomasz Słodkiewicz bardzo skrzętnie to ukrywał, żeby nie pokazywać tej szerokości pasa, jaką ma Radosław Słodkiewicz. To jest po prostu dla mnie obrzydliwe, powiem wam szczerze. I nie powinno mieć to miejsca w kulturystyce. No spójrzcie, tak jakbym tutaj miał narysować dwie proste linie, zobaczcie, co tu by się stało, zobaczcie. Tak by to szło i następna linia tak by szła, więc no tu nie wiem, czy tak naprawdę jakby to po linii rysował, to nie wiem, czy nie jest szerszy w dupie niż w klacie. No chyba wyjdzie na to, że jakby tu narysował dwie proste linie, to by wyglądało, że jest szerszy w dupie niż w klacie. No w biodrach no, jest szerszy niż w klacie, co wygląda strasznie nieestetycznie. I tak naprawdę zwycięstwo tutaj Radosława Słodkiewicza i oszukanie, bo tutaj oszukani zostali. Moim zdaniem ten zawodnik został oszukany, ten zawodnik został oszukany. Ten zawodnik też troszeczkę został oszukany, bo jest węższy, ma lepszą proporcję od Radosława Słodkiewicza. I nogi też ma dosyć ładnie zbudowane, lepiej na pewno od tego zawodnika, ale ten zawodnik moim zdaniem tutaj powinien zająć pierwsze miejsce bezapelacyjnie. No i tak jak już jakbym miał podsumować ten materiał, to tak jak już wam mówiłem wcześniej, ja nie nazywam Radosława Słodkiewicza zawodnikiem, z tego względu, że on złamał takie dwie podstawowe zasady. Pierwsza taka podstawowa zasada to jest tutaj w Wikipedii można przeczytać, a więc w roku 2006 i w roku 2008 brał udział w zawodach amatorskich IFBB, lecz dwukrotnie został z nich zdyskwalifikowany za używanie środków dopingujących. Oczywiście te wymiary to jest kompletna bzdura, ponieważ Radosław Słodkiewicz może wtedy miał takie wymiary, teraz aktualnie w pasie na pewno ma ponad 100 centymetrów, to jest pewne na bank. Ale dlatego nie nazywam go zawodnikiem, ponieważ został dwukrotnie zdyskwalifikowany i moim zdaniem nie jest zawodnikiem, jest oszustem, to jest moje zdanie, ponieważ chciał oszukać. A druga sprawa, no tutaj, że sędziowie go faworyzują, nie wiem dlaczego, ktoś powinien tutaj przemówić do tego składu sędziowskiego, albo po prostu nie brać udziału w takich zawodach. I mi się wydaje, że temu zawodnikowi się zrobiło dosyć przykro. Mi by się zrobiło przykro, gdybym walczył o miejsce tutaj i został tak oszukany tylko z takiego względu, że to jest Radosław Słodkiewicz, który gdzieś tam kiedyś miał jakieś osiągnięcia. A więc tak jakbym miał to podsumować, tą wygraną Radosława Słodkiewicza i powrót na scenę Radosława Słodkiewicza, to powiem tak, tak lipnej sylwetki nie widziałem dawno, a więc tak zrąbanej proporcji i jest to zwycięstwo Radosława Słodkiewicza. Moim zdaniem jest to największa porażka polskiej kulturystyki od czasów, kiedy wygrywał Michał Karmowski z defektem klatki piersiowej. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Jak zwykle to robię na koniec. Bum! Przypinka. A! Łapa siedzi. Na razie. Cześć. Pozdrawiam.